Spotkania warszawskie. Witam Państwa, Marcin Piasecki, a w naszym studio gość pani Monika Konstant, dyrektor generalny Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę mi powiedzieć z tych dzisiejszych dyskusji, no, jakie najważniejsze wnioski wypływają? No, przede wszystkim, że sztuczna inteligencja, robotyzacja to już są kwestie, które nas dotyczą już od pewnego czasu. Zauważyliśmy, że zarówno francuscy, jak i polscy występujący paneliści podchodzą do tego zarówno z pewną obawą, ale również z nadzieją. I według deklaracji, którą złożył pan premier, no, mamy nadzieję, że będziemy nadal wspólnie rozwijać również ten obszar w ramach polsko-francuskiej współpracy. A skąd pomysł, żeby tematem tegorocznych spotkań była właśnie kwestia robotyzacji, sztucznej inteligencji i nowych technologii? Pierwszy jest to temat, który jest bardzo aktualny. My zawsze staramy się w ramach tych spotkań, które są takim regularnym, cyklicznym forum gospodarczym pomiędzy polskimi a francuskimi przedsiębiorcami, przedstawicielami biznesu, świata nauki, dotykać tematów, które są w danym momencie, tak nam się wydaje, ważne, aktualne, perspektywiczne. No i takim tematem dla nas była właśnie sztuczna inteligencja. Stąd między innymi właśnie ten pomysł. A w tym roku sztuczna inteligencja, w roku przyszłym, czy już wiadomo? Jeszcze ten temat nie został zatwierdzony, tak bym powiedziała, także proszę wybaczyć panie redaktorze, ale jeszcze go nie zdradzę. To proszę mi powiedzieć, jaka w ogóle jest idea spotkań warszawskich? Skąd pomysł i czemu ten pomysł, realizacja tego pomysłu ma służyć? To jest pomysł na dialog. Rzadko kiedy w Polsce spotykają się przedstawiciele biznesu, najwyższej rangi przedstawiciele biznesu z Francji i z Polski, po to, żeby rozmawiać między sobą na spokojnie, w takiej właśnie nieformalnej atmosferze, na te tematy, które, tak jak mówię, nas wszystkich dotyczą i które są dla nas aktualne. I stąd pomyśleliśmy, żeby raz na rok, może czasami rzadziej spotykać się. Te spotkania warszawskie już miały miejsce 4 razy z dzisiejszym licząc. Staraliśmy się je organizować co roku, w tym momencie zrobiliśmy trochę przerwę, więc teraz robimy je po 2-letniej przerwie i okazuje się, że znowu są sukcesem. Ponad 300 osób najwyższej rangi, przedstawiciele i biznesu, i polityki. I o to chodzi, żeby zbliżać te dwa narody. Ale czy te dyskusje, debaty, prezentacje mają jakiś konkretny, nazwę to tak, praktyczny skutek? Czy to jest po prostu cały dzień w przyjemnej, niezwykle przyjemnej atmosferze, ale niewiele z tego wynika? Czy coś wynika? Wynika, dlatego, bo tak naprawdę te kontakty biznesowe nawiązuje się właśnie poprzez takie spotkania, wymianę myśli, poglądów. Czasami zdarza się, że wydaje nam się, że mówimy o tym samym, ale tak naprawdę okazuje się, że mówimy jednak zupełnie inaczej. I właśnie tego typu debaty, a potem nieformalne spotkania podczas przysłowiowej lampki wina są okazją do tego, żeby nawiązać ten pierwszy krok. Potem jest tylko łatwiej. To teraz troszeczkę zmienię temat, ale tylko troszeczkę i zapytam o to, jaki jest w ogóle klimat wśród firm francuskich, jeżeli chodzi o kwestie inwestowania w Polsce. Jakie są największe wyzwania z tym związane? To jest przede wszystkim ciągle jakby biurokratyzacja i pewna niestabilność prawa. Natomiast francuskich inwestorów w Polsce jest dużo. Oni ciągle inwestują do nas, ciągle napływają inwestorzy, którzy poszukują tutaj i partnerów, możliwości inwestowania w Polsce. Ciągle Polska jest, odpowiada jakby na te kryteria rynku, który jest rynkiem rozwijającym się, perspektywicznym, dużym potencjałem, z wysoką konsumpcją, więc inwestorów ciągle mamy, no tylko oni w pewnym momencie troszeczkę zastanawiają się, jak to będzie jutro, pojutrze i tutaj ta niestabilność, czy brak przewidywalności, tak bym powiedziała, prawa i zasad funkcjonowania biznesu, może trochę, czasami trochę przystopować ich decyzje.